Ja poprawię pana. Pana pytanie. Paweł. Tak. A gdzie pan przybywał jest... prawo z tej strony? Tutaj, tutaj zapraszam. Zapraszam. Zapraszam tutaj, tutaj. Witamy państwa bardzo serdecznie na ziemi koszalińskiej. Witamy pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka na węźle dróg S6 i S11. Panie premierze, bardzo proszę. Szanowni państwo, pozwólcie, że to moje krótkie wystąpienie tutaj na tym węźle dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych będzie podziękowaniem. Podziękowaniem po pierwsze dla pana Czesława Hoca za to, że w 2013 roku już powołał do życia grupę parlamentarną, która pokazywała, jak ważna jest S11, bo tutaj spotykamy się w miejscu, gdzie S6 styka się z S11, a S11 to droga życia dla środkowego Pomorza. Droga życia, która będzie po pierwsze łączyć z autostradą A2, ale potem dalej na południe, tutaj stąd najpierw do Bobolic, potem Szczecinek i na południe Piła, Chodzież, Poznań i przez południową Wielkopolskę do Górnego Śląska, na Śląsk. To znakomicie poprawi perspektywy gospodarcze całego środkowego Pomorza. Więc bardzo dziękuję panu posłowi, panu Czesławowi Hocowi, który znakomicie rozpoznał potrzeby strategiczne środkowego Pomorza i kiedy nikt o tym jeszcze na serio nie myślał, że to jest możliwe, ubiegał się o to przez szereg lat i dzięki temu jesteśmy dzisiaj w miejscu i w czasie takim, w którym możemy powiedzieć z panem ministrem Adamczykiem, że mamy zapewnione i finansowanie, oczywiście to jest proces wieloletni, ale również, że na wszystkich poszczególnych etapach budowy drogi S11 rozpoczęły się pewne prace. To oczywiście są zazwyczaj prace o charakterze administracyjnym, przygotowawczym, zezwolenia środowiskowe i tak dalej, ale ważne, że one już są, że wpisaliśmy, że te 1,5 miliarda złotych jest w programie budowy dróg i w perspektywie, jak tylko te zgody administracyjne będą pozyskane, to roboty ruszają. Chciałbym też podziękować bardzo pani minister Golińskiej, obwodnica Szczecinka, ale też i całe jej zaangażowanie, żeby środkowe Pomorze, południe było jak najlepiej skomunikowane dla celów turystycznych, dla celów gospodarczych, biznesowych, inwestycyjnych. To szalenie ważne. Bardzo dziękuję pani minister. No i oczywiście osobie, z którą bardzo blisko współpracuję, często rozmawiamy o Pomorzu Środkowym, o Koszalinie, o Kołobrzegu, o wszystkich miejscowościach, a znam je dobrze, bo tutaj z Wrocławia jeździłem bardzo często w te okolice w dawnych latach. Znam wszystkie nadmorskie miejscowości. Pustkowo, Łukęcin, Rewal, Pobierową, Mrzeżyno, oczywiście Dziwnów, Dziwnówek, Międzyzdroje i tak dalej. Wiem, jaką drogą przez mękę była droga ze Szczecina do Koszalina, bo sam ją często przemierzałem. Z Pawłem Szefernakerem, z panem ministrem często o tym rozmawiamy, żeby właśnie na te tereny, które jak wiedzą mieszkańcy doskonale tych ziem przez wiele lat były terenami wykluczonymi. Wykluczonymi komunikacyjnie, ale właściwie też wykluczonymi społecznie, szanowni państwo, ponieważ tutaj na początku procesu transformacji niestety zapomniano o terenach popegeerowskich, zapomniano o miastach, miasteczkach jak Łobez, Świdwin, Płoty, gdzie czasami bankructwo jednego zakładu pracy oznaczało dramatyczne bezrobocie na tych terenach. Dlatego cieszę się tak bardzo, że oprócz naszych działań gospodarczych, które doprowadziły do tego, że mamy dzisiaj tu dużo lepszą sytuację na rynku pracy, że tworzymy jeszcze lepsze podstawy do rozwoju gospodarczego, do optymizmu społecznego i bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności moim drogim współpracownikom, panu Pawłowi Szefernakerowi, Czesławowi Hocowi i pani minister Golińskiej, pani minister Małgorzacie Golińskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu pana ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Dziękuję bardzo, panie premierze, panie, panowie ministrowie, panie, panowie parlamentarzyści, panie wojewodo, wielce szanowni państwo.
dotrzymujemy słowa. To jest dobry czas dla Polski, to jest dobry czas dla Pomorza, to jest dobry czas dla regionów północnej, północno-zachodniej Polski, to jest dobry czas dla wszystkich regionów naszego kraju. W tych dniach, w ostatnich 10 dniach, kierowcy otrzymują do użytku ponad 130 km bezpiecznej, przewidywalnej, komfortowej, można rzec, drogi ekspresowej. Drogi ekspresowej, która powiększa ruch komunikacyjny naszego kraju. Drogi ekspresowej, która pozwoli godnie w połączeniu z drogą ekspresową S3 dojechać Polakom do miejsc wypoczynkowych w okresie urlopu. Ale przede wszystkim złoży się na ten ruch komunikacyjny, który pozwoli, tak jak pan premier mówił, godnie żyć Polakom, którzy tutaj na co dzień mieszkają. Godnie prowadzić wszystkie działalności biznesowe, działalności gospodarcze. I wreszcie normalnie, godnie, bezpiecznie się poruszać po właśnie tych nowoczesnych, dobrze urządzonych, dobrze zaprojektowanych drogach. Dzisiaj również mówimy o drodze ekspresowej S11. Jak pan premier mówił, to droga niezmiernie potrzebna. To jest droga, która otwiera region na południe naszego kraju, a dalej na południe Europy. I można by rzec, że to dużo, ale z drugiej strony bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że za przyczyną ludzi zdeterminowanych, mam tutaj na myśli przede wszystkim pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, mam tutaj na myśli ich partnerów biznesowych, projektantów, wszystkich tych, którzy przygotowują ten długotrwały proces inwestycyjny, ale szczególnie tych, którzy tutaj zostawili cząstkę swojego życia. Myślę tutaj o wykonawcach. Jest tutaj kilka firm, które realizowało to przedsięwzięcie. Mam tutaj na myśli nadzór i wszyscy, którzy z taką determinacją realizowali tą inwestycję, mam nadzieję, że mają z tego tytułu olbrzymią satysfakcję. Ja pozwolę sobie jeszcze raz bardzo serdecznie za to podziękować. Tutaj inżynierowie z tej budowy przechodzą na kolejne odcinki. Rozstrzygamy kolejne przetargi. Budujemy nowe drogi. Ten proces trwa, ten proces jest swoistą sztafetą inwestycyjną, bo przecież czas przygotowania tych inwestycji jest niezmiernie długi, trwający lata, nie miesiące. Ale kończy się tym, czym dzisiaj finalizowaliśmy tą część administracyjną, o której mówił pan premier, bo pozwolę sobie odwołać się do tego, co miało miejsce dzisiaj w Świnoujściu. Tam stało się to, co do tej pory mówiono jest niemożliwe. To, z czym rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie nie poradzi, bo miało to być niemożliwe. Po 10 latach okazało się, że przywróciliśmy nadzieję, ale przede wszystkim zachowaliśmy się z honorem, bo honorowo zdeklarowaliśmy przed 4 laty, że tunel pod Świną, że Świnoujście wreszcie zostanie skomunikowane w cywilizacyjny sposób, skończy się gehenna tych szczególnie, którzy w ramach swoich urlopów godzinami wyczekiwali na przeprawę promową, aby przejechać do Szczecina, do Świnoujścia. Dzisiaj przekazaliśmy wykonawcy pozwolenie na budowę, decyzję z RIT. Od dzisiaj wykonawca przystępuje do pracy. Tak jak na każdym innym odcinku, tak jak na odcinku drogi ekspresowej S11, przygotowujemy kolejne odcinki i tutaj gwarantujemy przedsiębiorstwom realizującym inwestycje drogowe, producentom produkującym na rzecz realizacji tej inwestycji szeroki front robót. Bo tutaj ta stabilność, przewidywalność jest bezwzględnie potrzebna. Jeżeli wolno mi zwrócić się do
pana ministra Szefernakera. To mogę powiedzieć, że panie ministrze, warto mieć marzenia, bo pan z takim marzeniem w imieniu parlamentarzystów naszego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z tym do mnie przyszedł przed 4 laty, no, niecałymi 4 laty, mówiąc o tym, że niewiele oczekujecie. Oczekujecie tego, że rozpoczniemy realizację drogi ekspresowej S11. I to też się dzieje, to też jest realizowane. A tak jak przygotowujemy kolejne etapy inwestycji w ciągu drogi ekspresowej S6, bo przecież nie zapominamy o tym, że ta inwestycja musi być kontynuowana. Niech mi wolno będzie jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy brali udział w realizacji tego jakże ważnego zadania, ale też realizują i budują nasz projekt, program budowy dróg krajowych na kolejne lata. Cieszmy się z tego, że dzisiaj kierowcy będą bardzo zadowoleni. Dzisiaj, jutro już są zadowoleni, będą się cieszyli piękną, bezpieczną drogą. Z nadzieją, że kolejne miesiące będą przynosiły kolejne takie wydarzenia. Ta sztafeta inwestycyjna będzie dalej trwała i oby była to jedna z najlepszych, bo tak się kreuje drużyn, która w tej sztafecie bierze udział. Dziękuję wykonawcom, dziękuję projektantom, dziękuję pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję panu wojewodzie i służbom pana wojewody, który w rekordowym tempie wydaje decyzje administracyjne, które pozwalają realizować te inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, podsumowując, w ciągu najbliższych dni zostanie otwarta droga S6 z Kołobrzegu do Koszalina, a w ciągu najbliższych paru tygodni zostanie rozstrzygnięty przetarg na pierwszy odcinek drogi S11, na który rząd Prawa i Sprawiedliwości zagwarantował finansowanie 1,5 miliarda złotych.